Witajcie moi drodzy, z tej strony Michał, a to jest specjał z okazji nadciągającego Halloween. Tak jest. Gra o zombie. Nie jesteście ślepi. A nazywa się ona Zombie Ops 3D. Została ona stworzona przez... Wszystko działa? Została ona stworzona przez tą samą osobę, co Sniper Ops, to, na którego podstawie nakręciłem film. I cóż... Część czwarta... Co do części czwartej na czwartą... W każdym razie, teraz zamierzamy... Razem z wami... Przedrzeć się przez tę zawiłą drogę. A misji do rozegrania mamy około 30, więc będzie się działo. Już widzę, że jest grubo. W tle nie ma żadnej muzyki. A ja sobie teraz wypożyczam diamenty, bo jakżeby inaczej. 20. No ale dobra. Nie! No przepraszam bardzo. Chyba coś tu się lekko zepsuło. Spokojnie. No dobra, dzisiaj, o ile to w ogóle będzie możliwe... Wow. Rozegramy sobie... pierwsze 15 etapów, jeżeli w ogóle uda nam się do nich dotrwać. No ale spróbujmy. A jak sami zapewne bardzo dobrze widzicie, o! W przeciwieństwie do Sniper Ops, ta gra wydaje się być nieco bardziej rozbudowana. A wręcz inaczej. Gdyż jest już zbudowane na innym silniku Unity, tym takim typowym sobie. Tutaj jakaś dziewczyna się teraz z nami przywitała i przedstawiła nam coś. We will lend you our advanced sniper rifle for your first missions. Viper. Ale zacznijmy. Mamy na starcie 100 złota. Dobrze, że nie wyskakuje mi TikTok czy inne musicali. Chciałbym wrócić do gry, dziękuję bardzo.
Zombie, keep the outpost clear. A więc zaczynamy. Look, zoom, shoot. O nie, nadciągają. Co do... Boom, z bliskiej odległości. Medals earned. A można zdobyć ich więcej? Ciekawe za co? Odblokowałem kolejny etap. Kolejna misja. Ale z jakiegoś powodu mam taką, a nie inną snajperkę. Mogę... zmienić swój spot obserwacyjny. Orzeź ty! Mogę też zmienić na karabin. Headshot, headshot, headshot! Boom! Let's look at the video. You have earned your very own sniper rifle. Hunting rifle received. We take back our advanced rifle. Mhm. Postrzelam już sobie wystarczająco z tego Advanced Rifle i teraz czas... na powrót. W sumie jak zapewne mogliście zauważyć, stałem się taki trochę mało aktywny obecnie. Na swoim własnym kanale. Zupełnie nie wiem, czym jest to spowodowane, ale ewidentnym niechęcią do bycia na YouTubie. A ja tymczasem wypatruję zombiaków. Gdzie one są? No, wiercą się tak, no, ich głowa się tak wierci, dlatego nie mogę trafić. Misja ukończona, no bardzo się cieszę.
Będę musiał teraz zwiększyć zakres swojego karabinu. Tak więc zwiększam damage i wracam do misji. No właśnie, stability to mi będzie bardzo potrzebne. Karabin łowiecki. Vapor X2. Raptor Pro, to by mi się bardzo przydało. Mam nadzieję, że tym razem już zręczniej będzie mi się celowało z tej broni. Ale szkoda, że tylko jeden nabił może maksymalnie pomieścić, no. Beznadziejnie, po prostu. Pierwszy z 10. Co prawda chciałbym z tej broni mieć sam. Co prawda chciałbym mieć ze snajperki same headshoty, ale nie można mieć wszystkiego. No kurde, naprawdę będę musiał. Wreszcie. Headshot! O! Pięknie zombiak padł. No i akurat dlaczego wybrałem akurat taką grę na Halloween? Oczywiście zgodną tematycznie, bo muszą być jakieś potwory, no bo ona wywołuje u mnie na... No bo no, jestem takim typem człowieka, co no nie przypada za większymi strachami. Teraz będę musiał zwiększyć sobie ilość amunicji. No dobra. Teraz to jest na potrzeba czekania mniej. Nie no, wyłączę lepiej. No tak, jeszcze tak to się kończy. Muszę zawsze pamiętać, żeby włączać reklamy. To jest priorytet. Wszystkiego.
Słyszę jakiegoś zombiaka. Co? No tak. Mogłem się tego spodziewać. Przecież włączyłem reklamy. O, mogę na szczęście przewinąć. No dobra, tak więc widzicie, jak ta gra wygląda i tak będzie wciąż przez niecałe 30 poziomów, bo tyle ma. I jak mogliście zapewne zauważyć. Mogłem co prawda wybrać tamtego ulicznego wojownika, czy inne coś tam, ale nie byłem za bardzo tym zainteresowany. Okej, na razie znowu skopa, wszystkich ich tutaj likwiduje. Pierwsza misja, w której ginę. Non stop. No szkaman. Okej, wiem, że notował. Nie, nie trzeba. Nie trzeba, nie potrzeba mi skipować misji. Poradzę sobie jakoś. Tylko muszę znać wyczucie przeciwników. Ale nie mogę się przemieszczać. No niech się te umarlaki zdecydują, skąd one chcą na mnie nachodzić, czy z tamtej, czy z tej strony. To po prostu niewiarygodne. Niewiarygodne. Absolutnie. Muszę pamiętać, oni tym razem wychodzą na mnie stamtąd. O, wy małe gnoje.
Yes, headshot. Jest. Headshot z rekordowej odległości. O, serio? Zniżka do 72. 72. Zaraz wracam. Jestem już z powrotem, kochani. Akurat zrobiłem pauzę dlatego, żeby poupgrade'ować sobie trochę za friko. Żeby móc kupić tego Vipera, który, nie ukrywajmy, jest raczej... nieco lepszy od pana Hunting Rifle. No ale dobra. Kupujemy zanim się skończy? Nie, ja jedynie odblokowałem. Teraz to ten karabin snajperski mam wyekwipowany. No i ruszamy na dalszy plan. Na dalszy bój. Wręcz. Oczywiście mamy oczyścić outpost. Jak widzicie, tutaj mam rangę. I teraz mam prawdziwy karabin snajperski. A nie jakąś popierdółkę, jaką był tamten łowiecki. Tam do nadchodzą. Nie. No. Dlaczego nie trafiam? Wcześniej trafiałem. Nie. No, kołpa strzelam. Patrzcie, jaki ze mnie badass. Co? Jakim cudem? Jakim
Cudem! To się stało. Gdzieś tam dalej widziałem właśnie jak będzie spawnował. Headshot z noscope'a. Genialnie. I z tego co widzę, stoję na jakiejś skrzynce. Nie, nie, no szybciej to... Headshot! Osiągnąłem nowy level. Drugi. Super. Co? Nie ma tu żadnej side misji, jest jedynie i tylko i wyłącznie kampania, w której w przeciągu 30 misji likwiduje coraz to większe hordy zombiaków. Robiąc pożytek z karabinu snajperskiego i mowego. Tam.
No to z niższego miejsca do mnie nadchodzą. Przeleciało. Nie. Niech to. A czy w ogóle podnosi mi się stan pieniędzy przy każdej próbie, czy nie? Nie! A przecież nie mam jak inaczej. Są misji. Przecież to jest niemożliwe. Dlaczego stan pieniędzy mi się nie zmienia? O! Tu mi jeszcze z tej odległości... Proszę strzelić headshota. Niestety headshota nie było.
Autospotter został mi dodany teraz. A nie, o nie, zaraz, zostałem z nie tą bronią co trza. Naprawdę? Nie. No, dlaczego? No jasne. Plus jest taki, że... Wolno się... Nie! Headshot. No dobra, przydadzą mi się te dodatkowe pieniądze. No dobra. Dobra, dodatkowe pieniądze udało mi się właśnie zdobyć. If you like the game, please Nie, nie trzeba. Powiedziałem, że nie trzeba. Dziękujemy za ocenienie gry. Ta misja wymaga...
Teraz jeszcze. Ale przydałoby się też ten magazynek rozbudować. Ciekawe, teraz jakoś tak załośnie mało przybyło. Ta gra mnie nienawidzi i na odwrót. Ta gra mnie nienawidzi i na odwrót. Rozumiecie to? Mam, że niby rozumieć, że Spotter... Aha! Co to, jeżeli chodzi o ten spotter, to mam rozumieć, że jest płatny. I nie mogę go więcej wykorzystać. No super. To się poszło nie tak, no. Wiem. To nieoczywisty. Jest. Nie. Nie, 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 nawet się nie wasz podchodzić. Nie. Aha. No jasne, uważajcie, bo zaraz uwierzę. Najwięcej obrażeń zadaję mu, kiedy strzelam w głowę. No! Nie! Piń! Jestem już tak blisko. Padłe. I dostałem nawet za to sporą sumę pieniędzy. Oho! Okej, nie. Koniec. Po licznych zgonach oficjalnie ogłaszam i zmęczeniach
Znaczy, moją lekką frustracją ogłaszam, że nie będę, że kończę ten, że kończę pierwszy odcinek z Zombie Ops. Mam nadzieję, że będzie dużo, że będzie, mam nadzieję, że będziecie, że będziecie mi towarzyszyć w tych chwilach. Mam nadzieję, że będzie pozytywny odbiór tej gry. Ja, czy piszcie, jeżeli ona wam się podoba, czy ona wam się podoba, a na pewno nagram więcej odcinków. W każdym razie dzięki za uwagę i widzimy się następnym razem. I widzimy się następnym razem, a właściwie jeszcze tego dnia. Na razie.